Krzysiek, gratulacje. Szybkie, ładne zwycięstwo, to najważniejsze. Chyba jesteś w pełni zadowolony. To znaczy tak, nastawiałem się troszeczkę na może agresywniejszego, lepszego granta. Wyszło jak wyszło, ale plan zrealizowany, bo chodziło, żeby wyłapać ten lewy prosty na blok i coś później z tego rozrobić. Także wyszło tak jak trzeba. No właśnie, wyszedłeś tak, miałem wrażenie, trochę przygotowany na szachy, bo tak wyszedłeś, czekałeś, co on zrobi. No i ja już osobiście byłem zdziwiony, bo myślałem, że będzie polował na ten prawy, ale jednak lewą rękę miał lepszą. To znaczy, waga robi swoje. Przepraszam, waga robi swoje. Był dużo wolniejszy, wszystkie trzy ciosy widziałem, wszystko wyłapałem. Także to, że był dużo większy, to zrobiło to, że był taki wolny, tak? I to był główny klucz do zwycięstwa. A jak tak wyszedłeś, stanąłeś z nim już na ringu, to gdzieś tam, no nie powiem, że miałeś obawy, tylko że gdzieś tam zastanawiałeś się, jak tam trafić w tą szczękę, bo jednak no, droga była dosyć daleka. Nie, wiedziałem, że muszę wyczekać, że muszę go złapać parę razy na dół, zmylić go, żeby nie nastawić się od razu na tą górę. Musiałem popracować trochę po dole, uderzyć kilka razy. W pierwszej rundzie udało się trafić lewym sierpowym i później w drugiej rundzie to już było tylko tak naprawdę egzekucja, bo to był zwód na dół, lewy i prawy na górę, tak. No właśnie, ta akcja kończąca to podręcznik, piękna akcja, prosto w brodę, natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy knockdown, bo mam wrażenie, że chyba on tam usiadł, bo za bardzo nie wiedział, co już ma robić. Chyba tak. Zdradziłeś tutaj nie do końca, ale po części, że jest planowana duża walka we wrześniu. Znasz jakieś szczegóły? Nie znam szczegółów, nie wiem, czy mogę o tym mówić, już powiedziałem, już poszło. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś wyjdzie. A miasto jakie? Nie wiesz, w jakim mieście to ma się odbyć? Nie wiem. Wiem, że mam teraz troszeczkę czasu na to, żeby spędzić czas z rodziną, z żoną, żeby troszeczkę poprzebywać u siebie w Białymstoku, żeby posiedzieć u siebie na wsi z rodzicami, troszkę się pocieszyć rodziną, bo przez ostatnie półtorej roku jestem cały czas w rozjazdach. Ale oczywiście odpoczywam tydzień, dwa i biorę się za robotę, idę na basen, pływam, zaczynam się ruszać. Nie ma tak, że będę miesiąc czasu siedział w domu i nic nie robił. Nie, po tygodniu idę już na basen, na morze nawet. Nie jestem zmęczony, jestem wypoczęty, ta walka nie dała się mi we znaki, także bardzo możliwe, że w tym tygodniu pójdę już na basen, znaczy w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, tak? I zaczynam znowu pracę. Jestem na łączach z trenerem, jest tylko sygnał i lecę znowu do Londynu, oczywiście po pobycie jakimś w domu. No właśnie, jak długo planujesz być w domu? Tak do miesiąca czy dłużej? Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dzisiaj może porozmawiam z Tomkiem, może nam się uda, może spotkamy się w tygodniu, pogadamy i zobaczymy, co wyjdzie. No bo dlaczego pytam? Dlatego, że jeśli to będzie taki dłuższy okres, to nie wiem, czy będziesz szukał sobie jakiegoś, powiedzmy, trenera, z którym będziesz mógł chociaż zrobić tarczę, czy jednak będziesz wszystko robił sam? Jeżeli przyjdzie taki moment, że zatęsknię za treningiem, to wsiadam w samolot, lecę do Londynu i trenuję już. Jeżeli będę już wiedział co i jak, będę mógł sobie zaplanować wszystko. Mogę polecieć, miesiąc pobyć, wrócić znowu na dwa tygodnie, zrobić taki cykl też przerywany, to też na pewno. Polecieć na miesiąc czy na 6 tygodni, popracować nad techniką, to na pewno będzie procentowało. Zobaczymy, ciężko cokolwiek powiedzieć, na pewno po 3-4 dniach zatęsknię za tym, żeby ruszyć się, żeby ruszyć znowu swoje ciało, bo będę tęsknił za wysiłkiem fizycznym. Gdzieś tak mniej więcej tydzień temu rozmawialiśmy przez telefon. Nie przyznałeś się do tego, że była propozycja na Polsat Boxing Night. Rozumiem, że już wtedy wiedziałeś o tym terminie wrześniowym. Dlatego odmówiłeś. Też. Tak. Trzeba się koncentrować na jakiejś pewnej drodze. Mój promotor ma swój plan, ma swoją drogę dla mnie.
Ja trzymam się swojego promotora, swoich promotorów, oczywiście Andrzej Wasilewski i Piotr Werner też współpracują z Tomkiem Babilońskim i muszę się trzymać ich, nie brać niczego z doskoku, bo branie takich walk z doskoku to po pierwsze musiałbym po tygodniu już mocno zacząć trenować, a tak naprawdę czuję, że też muszę troszkę odpocząć. Odpocząć też mentalnie, żeby też w tych przygotowaniach było tak wszystko zrobione na samo spięcie. Oczywiście to zaprocentowało, wiedziałem, że to zaprocentuje, ale też potrzebujemy z trenerem takich luźniejszych treningów, żeby popracować nad elementami technicznymi. Bo rozumiem, że no to widać, że to o czym rozmawiamy, to on mówi, że teraz pracujemy z Richardem nad tym. I potem rzeczywiście w walce widać, że jest lepiej w każdym pojedynku. Powiem tak, ja mam 250 walk amatorskich i czuję to sam po sobie, że ja dopiero zaczynam odżywać po tych 2 latach przerwy, dopiero teraz. Dopiero zaczynam wracać do samego siebie i wiem, jestem przekonany o tym, że cały świat stoi przede mną otworem i jestem zmotywowany do tego, żeby ciężko pracować i pójść na sam szczyt. Jestem do tego bardzo zmotywowany, w to wierzę i tak będzie. I tak będzie, że złapię się do tej czołówki i będę boksował Mistrzostwo Świata i wiem, że stać mnie na to, żeby zostać Mistrzem Świata. Justyna Kowalczyk powiedziała jakieś takie mądre zdanie, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ. Dzisiaj po tej walce mnóstwo zdjęć, mnóstwo twoich kibiców, też tak podsłuchiwałem, bardzo dużo ciepłych słów. No, miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze, ale jakby no, trzeba mieć tą świadomość, że kibic jest wtedy, kiedy jest dobrze, ale tobie można pogratulować, jaki masz kibiców. Oczywiście, przyjeżdżają do mnie z całej Polski, z różnych miejsc, z Kielc, z Wałbrzycha, z Karpacza, z różnych pozdrawiam wszystkich oczywiście i z Radomia. Mam nadzieję, że to będzie wszystko się rozszerzało, że ludzie będą przyjeżdżali i dlatego kończymy ten wywiad, bo idę z nimi robić zdjęcia. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki.